Mam przyjemność powitać Państwa na tegorocznej drugiej już edycji konferencji Digital Cultures. Tematem przewodnim będą w tym roku cyfrowe hybrydy. When we're dealing with this topic, we're way too often ending up in a kind of futuristic discourse. What will happen once we have digitized everything? But in fact, the digital is part of our culture since already many years. The project was devised as a way to subvert the conventions of the digital media industry, to go diametrically in the opposite direction that we're all headed. It's a VR project that's an online dream generator. So basically, you put the VR headset and you experience a dream. We deal with facial recognition archives, meaning we go through old content, historical content, or TV broadcast, and we try to use facial recognition to identify people on it. It talks about World War I, our heritage, our past, and it talks about humans, like your normal families on both sides of the war. We are digitizing the entire collection of the National Library, which means that everything produced for the Norwegian public since the medieval days until today will be digitally available. There's something about the experience of a character that you get when you're allowed to guess what might affect them, and then you get to try it out for yourself and see their reaction, and that's a really powerful artistic moment and a kind of connection. I love to tell it through VR. It means interesting human narrative, so furthering sort of like emotional engagement with a story. I think it leaves like a longer lasting impact on the viewer. Chcieliśmy zaprezentować ich twórczość przed szerokim gronem gości z zagranicy, żeby zwiększać tą międzynarodową obecność polskich twórców. Polacy są absolutnie innowacyjni. Są fantastyczni w tym, co robią. Moją ambicją jest to, żeby to pokazywać, żeby promować Polskę poprzez właśnie takie działania. Cieszymy się, że ta konferencja pozwoliła połączyć przyszłość tej kultury cyfrowej z przeszłością, czyli z cyfrowymi archiwami, cyfrowymi bibliotekami. Bardzo podobała mi się sztuczna inteligencja. To, co jest naszym dziedzictwem, staje się zabawą. Fajnie było posłuchać się o narracjach dźwiękowych. Ta otwarta atmosfera, która panuje właśnie na przerwach kawowych i podczas lunchu, to jest to, dlaczego przychodzę na takie konferencje. Moja rada dla twórców kultury cyfrowej: jak najwięcej grzebać w starych rzeczach. Właśnie dzięki nim możemy stworzyć coś zupełnie nowego, niesamowitego.